Dobrze. Otwórzmy Pismo, weźcie Pismo Święte. Wyjęliście Pismo Święte? Nie słyszę szelestu stron. Pokaż jak to się robi. Wstań, pokaż ludziom, jak to się... O, tak, Bogdan, widzicie, trzeba szeleścić. Dobrze, chyba, że macie elektroniczne, trudno. Okej. Okay. Zaczniemy od Mateusza 7:24-25. Słowo, nie wiedziałem, jak nazwać prawidłowo słowo. Jak nazwać temat. Mi się wydaje, że dobrze by było opowiedzieć, jak żyć życiem cudów na przykład, ale nie do końca to jest o tym, ale też o tym. Ale zaraz wszystko się wyjaśni w trakcie, dobrze? Więc Mateusza 7:24-25 werset. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, 25. I spadł deszcz ulewny i wyzbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce, czyli na skalę. Teraz, na czym ty chcesz zbudować swój dom? Takie pytanie retoryczne. Na piasku czy na skalę? Chcesz mieć mocne fundamenty czy słabe fundamenty? Halo? Mocne. Więc też się zgadzam. I teraz musimy wybrać właściwą skałę, tak? Wszyscy mówią, Jezus jest tą skałą i tak dalej, ale jak realnie, o co chodzi z tą skałą, jak budować swoje życie tak, żeby ono nie runęło? To jest taki cel dzisiejszego słowa. Jak budować, żeby nie runęło, żeby... Bo wielu z was... Często ludzie na początku wiary są bardzo przekonani w swojej jakby pewności, Jezus jest ze mną, ale trzęsienia ziemi przez lata powodują, że nasza wiara często słabnie. I Jezus to zapowiedział. Będą trzęsienia ziemi, więc co robić, by te trzęsienia ziemi ciebie nie pokonały? Chcemy o tym posłuchać, wczytać się w słowo, tak? Więc zacznijmy od Galacjan 4:20. Apostoł Paweł coś tam bardzo fajnego pokazał. Piotrek, mogę cię poprosić na chwilkę? Galacjan 4:20. Mamy to już na ekranie? Bardzo dobrze. A chciałbym już teraz być u was. Coś pomyliłem. Przepraszam, może... Teraz otworzę. Możliwe, że ja nie tak sobie zapisałem. Niech 21. Przepraszam, tak. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czyli pod prawem, czy nie słyszycie, co prawo mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierze, jedno z góry Synaj, która rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno. Ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona, niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracie, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak ongiż ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz.
Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej nie będzie, bowiem dziedziczył syn niewolnicy synem wolnej. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. I teraz zaczynamy od 21 wersetu znów, gdzie jest napisane, że Paweł się zwraca do ludzi, którzy byli w ludzi w kościele, którzy chcieli żyć pod zakonem i on mówi, w ogóle to jest dziwne, że są ludzie, którzy chcą żyć pod prawem, bo co to znaczy życie pod prawem? Życie pod prawem, jeszcze raz powtarzam, to jest taka mentalność. Jeśli wykonam ten i ten punkt, to będę błogosławiony. Czyli błogosławieństwo Boże zależy tylko i wyłącznie od Twoich starań. Czyli wszystko pokładasz na siebie. Odpowiedzialność za swoje szczęśliwe życie jest na Tobie. I to jest trochę takie niepewne, ponieważ będą momenty, kiedy Ty będziesz w dołku na przykład. Kiedy coś będzie Tobie się nie wychodziło, to wtedy nie będziesz mógł zasłużyć na błogosławieństwo. Więc to jest bardzo niepewna postawa i pozycja. Teraz werset 22. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Tu chodzi o Hagar i Sarę. Hagar to była niewolnica, Sara to była jego żona i przez to, że Sara długo nie mogła mieć dzieci, to pomyślała, choć zrobimy to w ten sposób. Ty pójdziesz do Hagar i urodzisz mi syna, czy tam dziecko. I Abrahamowi spodobała się idea, poszedł. Werset 23. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. I teraz tak. Powinniśmy wyjaśnić różnicę między niewolnicą a wolną. Niewolnica to jest osoba, która nie może decydować sama o swoim życiu, bo nic nie posiada. Na nic nie wpływa. Nie ma żadnych możliwości zarządzania. Nic nie może. Nawet kiedy jej pani powie, że teraz ten oto brodaty Abraham przyjdzie do ciebie, musisz pójść z nim do łóżka. Nawet tutaj musi być posłuszna. Nie ma żadnych możliwości wyboru. I to, oto niewolnica. I teraz jeszcze raz uważnie przeczytajmy. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolny na podstawie obietnicy. Obietnica to jest Boża obietnica, gdzie Bóg powiedział, że tak będzie i tak się stało. I teraz 24, a to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. I oto znów wchodzi inny jakby rodzaj obrazu. Synaj i Hagar są czymś jednym. Pokazane jest jakby obrazowo, ta kobieta przedstawia górę Synaj, co się stało na Synaju. Na Synaju Mojżesz otrzymał przykazania, otrzymał prawo i przyniósł to prawo do Izraela. I Synaj, gdzie się otrzymuje prawo, symbolizuje Hagar. I co jest interesującego? Dla mnie to było dosyć mocny obraz, bo po pierwsze w 23 my widzimy, że jeszcze raz, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Czyli Hagar, Synaj, prawo, wysiłek powoduje, że cielesne nasze próby i starania przynoszą jakiś owoc. I trudno się nie zgodzić, przynoszą owoc. Dlatego ludzie często się mylą. Myślą, że im bardziej będę się starał, tym więcej będę miał owoców w swoim życiu. Ale okazało się, że ten owoc był dość zły. Bo do dzisiaj z Ismaela urodził się naród, powstali Arabowie, którzy do dzisiaj prześladują Żydów i do dzisiaj właśnie oni bombardują Izrael i tak dalej. Czyli na długie, długie lata mają bardzo, bardzo trudną sytuację. 24 werset mówi o dwóch obrazach, które musimy zrozumieć. Ja sobie poprosiłem tutaj dwa krzesła. Jedno krzesło będzie reprezentowało górę Synaj. Trzeba pamiętać, Synaj jest po lewej. Po prawej jest Syjon. I zaraz rozumiemy, o co chodzi. Jeszcze na razie tutaj góra Syjon nie jest wymieniona, ale będzie. I teraz 25. Hagar
jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ono teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Więc widzimy dwa rodzaje wiary. Synaj, to jest prawo i przykazania rodzi w niewolę. Syjon, to jest symbol łaski. Synaj jest Hagar. Syjon to jest Sara. Trochę za dużo tego, ale zaraz wszystko będzie wyjaśnione. Więc 26 werset mówi, Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne. Czyli ta góra Syjon, to jest Jeruzalem, który jest w górze i on, ta góra jest wysoko, na tej górze siedzi Bóg, więc to jest duchowy wpływ. Synaj, prawo i przykazanie, to jest fizyczny wpływ i fizyczny wysiłek. Kiedy my opieramy się na sobie, to my tylko możemy pokładać nadzieję w sobie. Kiedy my opieramy się na Bogu, to nasza nadzieja jest w Bogu. Czyli ta skała jest mocniejsza i pewniejsza niż ta skała, bo ta skała zmusza ciebie do zasługiwania na błogosławieństwa. Ta skała dała swojego syna, by on wysłużył tobie swoje błogosławieństwo. To jest ważne. I teraz 27 werset mówi tak. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczone niż ta, która ma męża. I 27 werset tłumaczy, pokazuje, że ten, który buduje swoje życie na Syjonie, na skale, która jest w górze, doświadcza cudów. Bo 27 werset powiedział, niepłodna rodzi, niepłodna ma dzieci. Ten, który nie mógł mieć przez własny wysiłek nic, ma, dlatego że zaufał Bogu. Dlatego że swoje życie buduje na Syjonie, buduje tam. Więc dwa rodzaje wiary. I ja bardzo długo myślałem, jak to jest, zastanawiałem się, jak to jest. Panie Boga. Niby nic złego nie robimy. Staramy się być święci, staramy się być uczciwi, staramy się być fajni, ale nie daje nam nadprzyrodzonych rzeczy, nie daje nam cudów w życiu. Bo tak jest napisane tutaj, to co przed chwilą przeczytaliśmy. O co chodzi? I zobaczyłem coś takiego, że wypełnienie przykazań nie wymaga twojej wiary. Ty nie musisz wierzyć, żeby nie kraść, nie zabijać. Ateiści robią to samo. Więc to wcale nie oznacza, że jesteś w ten sposób blisko Boga. Tylko blisko Boga jesteśmy tylko przez wiarę w Boga. Wiarą jesteśmy zbawieni. Tutaj następuje ten moment. Ci, którzy budują na Synaju, nie otrzymują błogosławieństwa, dlatego że tylko wiarą w niewidzialne możemy otrzymać to, co Bóg dla nas przygotował. I otwórzmy Hebrajczyków, 12 rozdział teraz. Hebrajczyków 12. Czytajmy cały ten fragment od 18. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowano będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich,
przymierze Jezusa i do krwi, której się Syjon. Teraz, żeby zrozumieć, spalona jako ofiara całopalna gniewem Bożym w duchowym sensie, i z Syjon, wypalone miejsce, mówi i na swoich siłach, tylko ty budujesz na sił, na mocy samego Boga. Bóg jest twoją mocą. Synaj, werset 18. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy. Czyli to jest mrok, ciemność, burza. 19 werset. Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Głos, który słyszeli na Synaju, był tak twardy, mowa była tak twarda, nakazy były nie do zniesienia. Wszystko było tak trudne do zrozumienia, do wypełnienia, że oni mówili, niech ten głos do nas nie przychodzi. Nie daje żyć, nie daje wytchnienia, nie daje podniesienia. 20 werset mówi dalej. Nie mogli bo ukamienowany będzie. Czyli 20 werset mówi o tym, że świętość tej góry i strach, który nad tą górą był, był tak potężny, że nawet zwierzę, które by dotknęło góry, musi umrzeć. Synaj produkuje strach i śmierć. Tu jest produkcja strachu i śmierci. I 21. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Nawet Mojżesz, który przychodził do Boga, który był z Nim, mówił, Synaj rodzi przerażenie. Synaj rodzi nastawienie przerażenia człowieka wobec Boga. Budowanie na Synaju, na prawie powoduje, że my zaczynamy bać się Boga, my zaczynamy unikać Boga, my zaczynamy chować się przed Bogiem. Fajnie to opisuje druga Mojżeszowa, żeby być bliżej faktu, jak to było, otwórzmy Druga Mojżeszowa 19. Druga Mojżeszowa 19 od 8 wersetu będzie. Od 8 do 13 na razie. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał, a Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Potem rzekł Pan do Mojżesza, oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą, i aby uwierzył Ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu i rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, aby przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj i zakreślisz ludowi granice dookoła, mówiąc, strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnoża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przyszyty strzałą, czy to zwierzę, czy człowiek.
nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. Zobaczcie, co jest pokazane. Dotykanie góry grozi, Synaju grozi śmiercią. A lud w swej dumie jeszcze nie usłyszał przykazań, powiedział, wszystko wykonamy, wszystko wypełnimy. Tutaj jest pokazana duma i pycha Izraelitów, którzy mówili, tak, poradzimy sobie. Poradzę, cokolwiek Bóg powie, poradzimy sobie. I w momencie, kiedy naród się zgadza na tym, Bóg natychmiast zmienia podejście. Do tego czasu wszystkie relacje z Bogiem były bardzo proste. Bóg przychodził do Abrahama, Bóg przychodził do Noego, Bóg przychodził do Izaaka, do Józefa. Objawiał się im w prosty sposób. I nagle jest granica, jest nakreślona granica, jest podział między narodem, a między Bogiem. Nie ma relacji, nie ma przyjaźni. Więc strach spowodował, że ludzie prosili, by Mojżesz zamiast nich miał relację z Bogiem w ich imieniu, ponieważ tak się bali Boga. Synaj, prawo powoduje strach, przerażenie wobec Boga, kiedy nasz Bóg jest naszym tatą. I teraz przeczytajmy gdzie my skończyliśmy, od 14 wersetu i dalej. 14 werset i dalej. Mojżesz stąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu, bądźcie gotowi, na trzeci dzień nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawicy i gęsty obok nad górą i doniosły głos trąby tak, że zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu, jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana, lud nie może wyjść na górę Synaj, gdyż Ty przestrzegłeś nas mówiąc, zakreśl granicę dookoła góry i miej ją za świętą. A Pan rzekł do niego, idź, stąp, a potem wstąpisz Ty z Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I stąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to. Ile restrykcji, ograniczeń i strachu. Widzicie to? To jest wyraźne. Teraz, skąd biorą się cuda? Cuda biorą się dlatego, że Bóg wyciąga swoją rękę ku nam i coś robi. Nie dlatego, że ty coś się starasz, tylko Bóg osobiście musi przyjść i coś zrobić. W zdrowiu, w biznesie, w pracy, w małżeństwie. To Bóg osobiście musi wejść. Ale kiedy ty budujesz swoje życie na Synaju i gromadzisz punkty, gromadzisz przykazania, zakazy, nakazy, to się dzieje tak. Ty prosisz Boga, ale bojąc się przyjść do Niego, ponieważ nakazy i zakazy tobie przeszkadzają, przychodzisz do Niego. Ty nie możesz otrzymać niczego od Boga, ponieważ nie masz z Nim relacji. On nie może do ciebie się nabliżyć. Przybliżyć. Ja pamiętam, jak w moim życiu nastąpiła taka radykalna zmiana, kiedy Bóg mi objawił łaskę, ja zacząłem widzieć w swoim osobistym życiu więcej nadprzyrodzonych przejawów Jego miłości i mocy. Bóg zaczął objawiać się regularniej niż to było kiedyś. To znaczy, na przykład, jeśli ja rano idę na jakieś ważne spotkanie i nagle posprzeczałem się z żoną, czułem wyrzuty sumienia, czułem się potępiony, czułem się nieszczęśliwy. Szedłem na to spotkanie, gdzie powinienem był wypaść cudownie i słodko i mądrze, ale te moje złe zachowanie cały czas, te wyrzuty sumienia mnie męczyły. Ja przychodziłem na spotkanie, zamiast być wyluzowanym, uśmiechniętym i dobrym, ja byłem spięty, ja byłem cały pogrążony w wyrzutach sumienia i zamiast być właśnie takim cool, byłem zły. I wszystko się waliło, ponieważ osądzałem siebie za swoje złe uczynki. Prawo mnie osądzało, ponieważ budowałem na Synaju.
W momencie, kiedy ja poznałem, że moje życie powinno być budowane nie na Synaju, a na Syjonie, w momencie, kiedy zacząłem, znów coś nie tak zrobiłem, ja szedłem i tak jak diakon Piotr przed chwilą mówił, jestem święty nie dlatego, że staram się, a dlatego, że jestem w Jezusie. I Synaj spowodował, że ja cały czas byłem w Jezusie. Mimo błędów, mimo złych jakichś zachowań, jak coś nie tak zrobiłem, mówiłem, Panie, jestem w Tobie. Jestem zbawiony Twoją krwią. Jestem oczyszczony przez Twoją krew. Jestem nowym stworzeniem. We mnie wszystko jest nowe. I nie przyjmuję żadnych oskarżeń, ponieważ jestem w Tobie. Jestem niedoskonałym człowiekiem, ale jestem w Tobie. Kiedy tak mówiłem, nagle czułem, że stawałem twardo na górze Syjon, na spieczonym miejscu, gdzie ofiara Jezusa przyjęła cały gniew Boży na siebie, zamiast spalić mnie, był spalony Jezus. Wszystko wracało do normy. Czułem radość, wewnętrzną ulgę, uspokojenie. Zjawiał się uśmiech na twarzy, zamiast być spiętym i złym, znów przychodziłem tak, jak chciałem przyjść, ponieważ czułem Bożą miłość i Boże przebaczenie. Czułem moc w sobie, która nie wynika ze mnie, bo moja natura jest zepsuta, ale wynika z Jezusa, którego natura zawsze jest święta i wieczna. I wszystkie moje rzeczy, wszystkie decyzje zaczęły mieć jakiś normalniejszy kolor. Jakieś idziesz, nie wiem, modlisz się. Wcześniej wierzyłem, że żeby zobaczyć cud, ja muszę tysiące godzin spędzić w modlitwie. I opierałem na przykład czyjeś uzdrowienie, budowałem nie dlatego, że ja wierzyłem w Jezusa, a ponieważ ja bardziej wierzyłem we własną modlitwę, niż wierzyłem w Jezusa. Nasz mózg potrafi nas oszukiwać. Mózg nas, rozumiecie, Bóg zna nas. I On wie, że nasz mózg nas oszukuje. Kiedy my zaczynamy bardziej wierzyć w nasze starania, niż w staranie Jezusa. Niestety wielu chrześcijan tak żyje. Nie zauważają, kiedy przestają budować na Syjonie, a budują tak naprawdę na Synaju. Nie widzą tego, że w Jezusie mam wszystko i oszukujemy samych siebie, myśląc, że im bardziej będę się starał, tym bardziej przyjdę i przybliżę się do Boga. A Bóg mówi, nie, jestem na tyle święty, że do mnie przybliżyć się można tylko i wyłącznie przez doskonałą ofiarę Jezusa. Spalone miejsce, gdzie całkiem spalona ofiara, spalone miejsce, Syjon, Cion. Tutaj jest skała, na której możemy budować. I jesteśmy dalej. Zobaczmy 2 Mojżeszowa, 20 rozdział, 18-19 werset. Strona dalej. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawicy, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. Oto Synaj, znów lud się zląkł i stanął z daleka. Kiedy Bóg prawdziwie się objawia, my chowamy się w nasze muszle. Kiedy my chowamy się przed Bogiem, my nic nie możemy od Niego wziąć. Kiedy chowasz się, kiedy budujesz na Synaju, ty nie możesz przyjąć nic od Boga. Oto lud zląkł się, stanął z daleka. Jego postawa, postawa Boża i postawa budowania, zasłaniając się tablicami przykazań, my oddalamy się od Boga. To dziwne, ale prawo oddala ciebie od Boga. To dziwnie brzmi, prawda, bo przecież się staram. Ale widzicie, to jest ludzkie myślenie. Ja się staram, więc Bóg musi mnie jakoś bardziej, nie wiem, uważać, akceptować, szanować. Okazuje się, dzieje się wszystko na odwrót. On mówi, zaufaj mojemu synowi. I oto lud zląkł się i zadrżał i stanął z daleka, 19 werset. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Budowanie na Synaju powoduje, że my przestajemy słyszeć Boga, my zaczynamy być głusi na głos Boży.
My wysyłamy pastorów, wysyłamy, jeździmy do proroków masowo, niech mi wyprorokuje. Dlaczego jeździmy masowo do proroków? Bo nie masz relacji z Jezusem. Gdybyś miał, nie musisz jeździć do człowieka, nie musisz chodzić do pastora, żeby ci powiedział, co robić. Bóg ci objawi, co masz robić. I często to się dzieje tak, że ja pamiętam, ja znów to powtórzę, Bóg nie jest Katarynką, który cały czas namawia, nawija do nas. Bóg, widząc, my myślimy, czy na pewno usłyszę Boga? Usłyszysz na pewno, o ile mieszkasz na Syjonie. Czy usłyszysz Boga? Usłyszysz. Kiedy Kain zabił brata, czy Bóg z nim rozmawiał? To był potężny grzech. Rozmawiał. W moim życiu jest kilka sytuacji. Ja wiem, cuda to nie znaczy, wiecie, cud to nie znaczy, że ktoś został wskrzeszony z martwych czy coś w tym rodzaju. Cudem nazywam każdą ingerencję Jezusa w twoje życie codzienne. Najmniejszą. Bo czyż to nie jest cud, że najmniejsze, że byłeś smutny i powiedziałeś, Boże, nie wiem, co się dzieje, dzisiaj tak się źle czuję, ja chcę radości. I nagle po twojej modlitwie mija 5 minut, ty poczułeś, jak ten smutek i ciężar zniknął. Czy to nie jest cud? To jest cud. Po prostu nie umiemy widzieć, nie umiemy chodzić w tej nadprzyrodzonej obecności Jezusa, która jest większa i wspanialsza niż nasze osobiste staranie. Otóż i ja w swoim życiu dostrzegam, że jak zacząłem budować na Syjonie, Bóg zaczął mówić i nieraz bywa tak, że nie wiem, i to nie znaczy, że muszę się wysilać. Boże, powiedz! Nie. Kiedy Bóg widzi, że idziesz w tym kierunku, On zawsze znajdzie sposób, by tobie powiedzieć. Jeśli przyjaźnisz się z Jezusem, zawsze, nawet jeśli ty o tym nie myślisz. Ile razy bywało, że nie wiem, zastanawiam się, co robić. O Boże, co robić? Nie, otwieram Biblię nagle, albo nawet jakąś chrześcijańską inną książkę, otwieram, czytam i tam normalnie odpowiedź dla mnie. To jest Bóg, który znajduje sposób, by powiedzieć, albo dzwoni twój znajomy, albo dzwoni ktoś z kościoła, albo rozmawiasz, albo przychodzisz na kazanie i słyszysz tekst, który daje ci odpowiedź na to, nad czym główkujesz od miesiąca. Nagle wiem, co robić. Bóg prowadzi, Bóg mówi, Bóg chce mówić i prowadzić do nas. Musimy przenieść się z Synaju na Syjon. Musimy! Więc od tego momentu, kiedy Bóg zaczął przemawiać na Synaju, kiedy prawo przyszło do Izraela, od tego czasu lud zaczął umacać się w strachu przed Bogiem i odchodzić od relacji z Nim. Ale my wiemy, że Bóg już nie mieszka i nie objawia się na górze Synaj. On przeniósł się na Syjon. On przeprowadził się tam, On jest tam. On przeprowadził się na górę łaski, na górę pojednania, na górę wzajemnej przyjaźni, na górę relacji, na górę miłości, wzajemnej miłości. Jest tutaj, nie jest tutaj, gdzie gromi ciebie swoimi wymaganiami i zmuszaniami. On przeniósł się w miejsce, gdzie cały gniew spadł na Jezusa, a nie na ciebie. Spalone miejsce. Sion. I teraz zobaczcie, znów wrócimy do Hebrajczyków 12. Oto trochę syna i zobaczyliśmy mrok, zobaczyliśmy strach, zobaczyliśmy, co tworzy. Co się działo, kiedy zostało nadane prawo? Wiecie co, zamiast Hebrajczyków, 2 Koryntian 3, od wersetu 6 i może do końca, może nie do końca, zobaczymy, gdzie zatrzymamy się. Od 6 zaczniemy czytać. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Litera zabija, czyli Synaj, prawo zabija, litera zabija. Rozkazy zabijają, zabierają ci życie. Werset 7.
Jeśli wtedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego. Teraz siódmy werset. Służba śmierci jest napisana wyryta literami na tablicach kamiennych. Co było wypisane, wyryte na tablicach kamiennych? Co to było na tablicach kamiennych? Pamiętacie? Na tablicach co było? Przykazanie, 10 przykazań. Bo uwaga, istnieją nauczyciele i głoszący, którzy twierdzą, że kiedy mówimy o prawie, to mówimy tylko o prawie liturgicznym. Jak wszystko robić, co gdzie ma leżeć, jak to ma wszystko ma wyglądać. Tylko tu wyraźnie jest napisane, że służba śmierci była wyryta na tablicach kamiennych. Prawo było dane po to, żeby zabijać. I ono było święte, ale zabijało po to, żebyśmy my szukali pomocy w Bogu samym, a nie w naszych wysiłkach. Może trochę trudne do zrozumienia, ale trzeba to rozważać. My cały czas powinniśmy myśleć na tym. Otóż tablice kamienne, 10 przykazań były dane nie po to dawać życie. Życie daje Jezus, nie tablice kamienne. I teraz ósmy werset. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia, czyli syna, to jest służba potępienia, ma chwałę, daleko więcej obfituje chwałę służba usprawiedliwienia, służba Syjonu, służba tej góry. Kiedy ty ustanawiasz swoje życie pod łaską, to Bóg zaczyna przez ciebie działać, mówić, podnosić, dawać cuda i rozwiązania. Werset 10, albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Czyli teraz chwała jest tu, na Syjonie, a nie na Synaju. Amen. Amen. I teraz Hebrajczyków 12, 22. Hebrajczyków 12. Werset 22, to jakby kontynuujemy i oto syna już omówiliśmy i teraz Syjon jest omawiany. 22 werset mówi tak. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Co widzimy? Oto nasza góra Syjon. Jest uroczystość, aniołowie, wejście do miasta, wolność, celebracja, radość, rock'n'roll. Rock'n'roll to ja dodałem sam, tak żeby uśmiechać się do Bobiego. Jest celebracja, halleluja! Więc my podeszliśmy do góry Syjon, ten Syjon i on mówi, to jest miasto Boga żywego. Co to znaczy Bóg żywy? Za każdym razem, kiedy Biblia mówi, że Bóg jest żywy, to znaczy to jest Bóg, który może wpłynąć na twoje życie. Bóg, który ma możliwość przyjść, wstać z tronu, podejść do ciebie, przytulić cię, wyrzucić diabła, zgromić, nie wiem, nauk, zgromić chorobę. Żywy Bóg daje ci radość i szczęście. Alleluja. A tu jest jeden warunek. Do tej góry trzeba podejść. Do niej trzeba się przybliżyć. Trzeba mieć odwagę, żeby przestać wierzyć w prawo, zakon i wierzyć w to, że ja mam być zbawiony. Pastor, naucz mnie, co mam robić, by żyć. A Biblia nie uczy tego. Biblia mówi, jedyne, co masz robić, to wierzyć. To jest życie wieczne. Wierzyć i poznawać Syna. Natomiast kiedy będziesz tutaj, będziesz stał na górze Syjon, kiedy będziesz tutaj stał, to kiedy twoje korzenie, twojego życia będą zapuszczone tutaj, w tę górę, to drzewo pije wodę z ziemi, wtedy zjawiają się owoce. Drzewo nic nie robi, drzewo musi być tylko na słońcu i nawodnione. I to słońce i nawodnienie jest tutaj, na górze Syjon. Lecz wy... Jeszcze raz, podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. 23.
I zebranie pierworodnych. Zebranie pierworodnych to jest Kościół, czyli tutaj jest praktyka, moment praktyki. To chyba jedyne z praktyczniejszych rzeczy w nauczaniu łaski na górze Syjon. My, Kościół, gdzie jest zgłoszona łaska, jest górą Syjon. Zebranie pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I tam, gdzie jest zebranie pierworodnych, to tam jest co? I do... Głośniej? Boga. Tam, gdzie jest zebranie pierworodnych, Kościół, wierzący w doskonałą ofiarę, który buduje na Syjonie, na spalonym miejscu, gdzie gniew spalił ofiarę Jezusa, a nie ciebie. Kiedy my wierzymy w Jezusa, wierzymy w Jego błogosławieństwo, w Jego łaskę, w Jego doskonałą ofiarę. Tutaj zebranie pierworodnych pośród nas jest Bóg, który dokonuje cudów i znaków. I nie dlatego, że my jesteśmy tacy świetni, i nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że wspaniałym jest Jezus Chrystus. I dalej. I zebranie pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. 24. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi i która przemawia lepiej niż krew Abla. Krew Abla mówiła o czymś i krew Jezusa mówiła o czymś. Kto pamięta, kto kojarzy, o czym mówiła krew Abla? Moja żona milczy. To jest konkordacja chodząca. Krew Abla, chrześcijanie, ewangeliście, czytajcie Biblię w domu. Krew Abla mówiła o zemście. Żeby ktoś się zemścił na jego śmierć. O czym mówi krew baranka? Krew baranka mówi o pojednaniu. Nie ma zemsty, jest przebaczenie. Jeszcze raz. Krew Abla mówiła o zemście, krew baranka Jezusa Chrystusa mówi o pojednaniu, o usprawiedliwieniu, o wybaczeniu. Jesteś przebaczony mimo twoich upadków i twoich trudnych, różnych, dziwnych sytuacji. Wiecie, trudno to wszystko przyjmować tym, którym wszystko się udaje, którym udaje się życie chrześcijańskie, którym wszystko się wiedzie, którzy niczego nie mają, jakby żadnych wielkich błędów życiowych, nie zdradzali swoich żon, nie zdradzali swoich mężów, niczego złego nie zrobili. Trudno to przyjmować, ponieważ trzeba się wyrzec własnej sprawiedliwości. Niektórzy tak wszystko się układa w życiu. Jest 10% takich szczęśliwców, którym się układa na Synaju. Oni mają siłę woli, wychowanie w dobrej rodzinie, wychowanie, nie wiem, na zasadach bardzo dobrych. I oni siedzą tutaj i im wszystko wychodzi. Ja bardzo dużo znam takich wierzących. Dlatego, kiedy oni słyszą nauczanie łaski, ich to mierzi, ponieważ oni tak dobrze się czują w swoim wysiłku, w tym, że im się udaje, im wszystko wychodzi, że mówią, my nie zamierzamy przenosić się na górę Syjon. Ja tyle poznałem, ja tyle książek przeczytałem, mi wszystko wychodzi, jestem zuch! Chwała mi! I to jest straszne. 24 werset mówi o pośredniku, widzicie? I do pośrednika nowego przymierza. Co to jest pośrednik? To jest słowo, które oznacza, że to ktoś, kto daje nam gwarancję spełnienia przymierza, ochrony. Na górze Syjon jest ochrona i spełnienie przymierza. To, co ty nie potrafisz, dzięki Jezusowi wszystko będzie udane. I teraz retoryczne pytanie. Czy chcesz, by aniołowie pilnowali ciebie, twoją rodzinę, dom i biznes? O aniołach jest napisane, że oni są na górze Syjon. Przyjdź na górę Syjon. I nawet jeśli się nie zdążysz się pomodlić, aniołowie będą cię pilnować. Ja pamiętam historię z moim synem, który miał około 2-3 lat. Wtedy była moja mama. Pomagała nam, pilnowała i ona postanowiła go zaprowadzić do przedszkola. A ja akurat rano się modliłem i widziałem sytuację, która się wydarzyła z moim synem na moich oczach. Ja modliłem się, chodziłem, modliłem się w językach, chwaliłem Jezusa i nagle widzę taką sytuację. Idzie moja mama, czyli babcia, prowadzi wnuka za rączkę do przedszkola, którego on strasznie nienawidził chyba,
Bo w pewnym momencie mój Dawid wyrywa się od mojej mamy i zaczyna biec. Biec do domu, w kierunku domu i akurat przed nim jest dość ruchliwa ulica i za sekundę on miał wyskoczyć na ruchliwą ulicę, na której cały czas samochody. Mały, taki wiecie, jak to powiedzieć prawidłowo, gnom taki, jak z Władcy Pierścieni, jak krasnoludek, tak. Pędzi i moje serce, ja to wszystko widzę, moje serce się ściska, nogi się uginają, widzę, jak na moich oczach zaraz mój syn zginie. I nagle, nie wiadomo skąd, wyskakuje człowiek, mężczyzna, wyglądał jak mężczyzna. To była po prostu sekunda. On złapał go przy krawędźniku, odstawił babcię i gdzieś poszedł. Po prostu to była sekunda. Ja jak to zobaczyłem, po prostu ja siadłem, zacząłem nerwowo po prostu szlochać, coś ze mną się stało, ale widziałem ingerencję aniołów. Aniołowie są na Syjonie. Dlatego werset 25 mówi, zobaczcie, co się dzieje dalej. Baczcie, abyście nie otrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, otrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. On mówi teraz o Jezusie. Jezus przemawia do nas z nieba. Nie otrącajcie Go, nie otrącajcie Jego doktryny. Doktryny zbawienia z łaski. Ten, którego głos w ten czas, 26, wstrząsnął tą ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowo jeszcze raz wskazuje, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. I teraz o czym tutaj mowa? To jest historia, teraz historia Kościoła. To jest proroczy tekst, ten tekst był napisany w okresie, który przybliżał historię ludzkości do bardzo mocnego wydarzenia. Była zrujnowana Jerozolima i świątynia, czyli Jeruzalem ziemski zostało zrujnowane. Symbol góry Syjon zostało doszczętnie zrujnowane. To, co u Mateusza 24 jest napisane, gdzie Jezus powiedział swoim uczniom, widzicie to wszystko, opowiadam wam, kamienie na kamieniu nie zostanie. I oto Bóg mówi, ponieważ to list do Hebrajczyków, do Żydów uwierzących w Jezusa, oni bali się pozostawać w Nowym Testamencie, oni wracali z powrotem do synagogi i apostoł mówi w liście do Hebrajczyków do nich, zobaczycie, będzie wstrząs. Jeśli ktoś odrzucił Jezusa, Bóg ostatecznie, i to się stało w roku 70, Rzymianie całkowicie zniszczyli świątynię. To, gdzie były składane ofiary i tam, gdzie Żydzi, którzy najpierw uwierzyli w Jezusa, najpierw przyszli na górę Syjon, wracali do Synaju. I on mówi, to będzie zniszczone. Dlatego jest napisane, jeszcze raz, 27, słowo jeszcze raz wskazuje, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Bóg jest ogniem trawiącym. On strawił ofiarę Jezusa, żebyśmy my tutaj czuli się bezpieczni. I teraz ludzie często pytają, i wiecie, jaka jest jeden z największych błędów chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie? Bojąc się pójść za łaską Jezusa w 100%, próbują miksować prawo i łaskę. Próbują trochę tu, albo inaczej tak, próbują żyć święcie, a kiedy im coś nie wyjdzie, mówią, a przecież łaska jest. I kiedy znów poczują się mocno, znów przeskakują tutaj i starają się. Już nie potrzebują wiary, nie muszą wierzyć w niewidzialnego Boga, bo prawo jest widzialne. I znów starają się, znów upadli, coś nie wyszło, znów przeskakują tutaj. I tak naprawdę ich życie wygląda tak. Jedna noga na Syjonie, druga na Synaju. I wiecie, że w takiej pozycji tak naprawdę Syjon jest w górze. I to jest taki rozkrok.
Trudno tak stać długo. Trudno tak żyć. Ty nic nie możesz normalnie zrobić, bo tak naprawdę ja musiałbym to szerzej zrobić, ale się boję. Próbują tak żyć, a tak naprawdę niczego nie mogą. Są totalnie sparaliżowani. To tak jakby do wozu twojego życia zaprząść Araba czystej krwi, konia, nie chodzi o ludzi, i osła albo kuca. Jak to będzie wyglądało? Mocny koń będzie próbował przejść do przodu, tak? Zazwyczaj idzie do przodu. Kuc albo osioł będzie hamował. Co z tego wyjdzie? Ten słabszy, czyli Syjon, będzie hamował łaskę. Prawo zawsze hamuje działanie Boga. Nie da się stać w rozkroku. Niektórzy z nas muszą podjąć decyzję albo być w 100% tu, albo w 100% tam. Bo tak naprawdę być w rozkroku to jest to samo, co być na Synaju do końca. Taki przykład, ja wam pokażę tylko z Dziejów Apostolskich. Mamy jeszcze czas, trochę mamy. Dziejów Apostolskich. Czy wy mnie rozumiecie? Czy dobrze? Przyjmujecie, tak? Jest Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, historia Ananiasza i Safiry. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? I gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowo, upadł i wyzionął ducha i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Więc kiedy dajesz ofiary, uważaj, jak dajesz. Ale tak naprawdę ta historia jest o czymś innym, ponieważ w pierwszym kościele było tak, oni w takiej potężnej mocy się nawracali, że ofiarność ogólnie, tam gdzie jest łaska, tam gdzie działa duch, ofiarność wzrasta. Ludzie chcą dawać, chcą nieść. I w tym przypadku jest tak, że ciut wyżej, 36, 37 werset 4 rozdziału mówi tak: i tak Józef, znany przez apostołów Barnabą, coś się wykłada, syn pocieszenia Lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Dlaczego złożył u stóp apostołów wszystko, co sprzedał? Dlatego, że on w ten sposób chciał pokazać: poświęciłem się Bogu w całości, idę za Bogiem Izraele, idę za Bogiem łaski, dlatego ja wiem, Bóg łaski mnie zaopatrzy i ja przynoszę wszystko, co sprzedałem. I wiecie, że później ten Barnabasz, o którym my tutaj czytamy, został nauczycielem świętego Pawła. Czyli to było genialne, prawdziwe podejście łaski, podejście wiary. I oto Ananiasz i Safira, widząc, co się dzieje w kościele, a oni zauważyli, że być w kościele jest dobrze, cuda dzieją się, moc, jakaś wow, niesamowite rzeczy, chcemy być tam. I zauważyli, że kiedy Barnabasz to zrobił, został podniesiony do wyższego stopnia, gdzieś wszedł jakby może bliżej, w końcu został apostołem w końcu, to jakby Biblia jest pisana w dużym skrócie. I oto oni, obserwując, co się stało, mówią: choć też sprzedamy, powiemy, że oddaliśmy wszystko, ale trochę sobie zostawimy, bo jakoś żyć trzeba. Tak naprawdę zrobili to po to, żeby zyskać pozycję. Ich cielesność chciała mieć pozycję w kościele. Chcieli być kimś. Chcieli być kimś. To tak jak mnie ujął Wojtek Kuleczka. Taki przykład. Ja mu niedawno zaproponowałem: czy chciałbyś być pastorem w kościele? On się przestraszył, mówi: nie, to jest odpowiedzialność, to jest straszne. Ja pomyślałem: bingo, więc będzie. Tak pomyślałem sobie, nie? A tu było na odwrót. Rozumiecie? Na odwrót było. I oto oni przychodzą, przynoszą niby wszystko, mówią, że wszystko, tak naprawdę to nie było wszystko, bo wszystko poszło nie o to, co ile przyniesie, tylko o to, że apostoł wyczaił, walczą o pozycję. Ale tu jest jeszcze głębsza sytuacja w tej sytuacji, bo
dwa imiona. Imiona w Biblii nie są przypadkowe. Słowo Ananiasz po hebrajsku, Hananiach, to jest hebrajskie słowo, które oznacza łaska. Słowo Safira to jest kamień. Szafir, tak? To jest po polsku. I szafir to jest symbol, i nawet w Starym Testamencie, teraz nie ma czasu to pokazywać, szafir symbolizuje górę Synaj. Bo kiedy na górze Synaj były ogień i to wszystko, to na tym miejscu, gdzie płonął ogień, została po prostu duża płyta szafirowa. I do dzisiaj Hebrajczycy wiedzą o tym, że szafir symbolizuje nadanie dekalogu, nadanie przykazań. Że to jest miejsce, w którym pozostało szafirowe, jakby półka, została półka szafirowa, rozumiecie? I tutaj jest pokazane dwie osoby. Jedna symbolizuje łaskę, druga symbolizuje prawo. Tak jak niektórzy chcą. Zobaczcie, co się stało. Kiedy łaska schodzi się z prawem, rodzi się niegodziwość. Teraz, a jak żyć? Jak żyć? Jak to nie mieszać? Jak, bo wcześniej byłem nauczony, że tyle, tyle modlitwy, tyle, tyle słowa, tyle, tyle tego i tamtego. Ja wam powiem, jak ja to zrozumiałem, jak do mnie to dotarło. Kiedyś ja sobie mówiłem, godzinę pomodlę się, wtedy jestem sprawiedliwy przed Bogiem. I zmuszałem się do modlitwy. Teraz ja się nie zmuszam do modlitwy, ja się modlę cały czas. Ja z Bogiem jestem cały czas, ponieważ Syjon ma coś takiego w sobie, że z Bogiem jestem cały czas. Niezależnie od tego, czy mi coś wyszło, czy nie. Jestem z Nim cały czas. Nawet jeśli jesteś w nałogu i na przykład pijesz i nie możesz wytrzymać bez alkoholu, to powiedz, Jezu, nie mogę wytrzymać. Ale ponieważ jesteś świadom, że jesteś cały czas z Nim, to otwarte serce powoduje, że Jego moc zmienia Ciebie. Nawet kiedy pijesz, nawet kiedy palisz, nawet kiedy robisz coś nie tak, Jego obecność zmienia ciebie. Alleluja. Tylko trzeba być na Syjonie. Szkoda, że te dwa słowa są tak podobne. Synaj, Syjon. Ale ja mam nadzieję, że wy zapamiętacie już na wieki. Synaj, Syjon. Kiedy łączymy te dwie rzeczy, przychodzi koniec. Ja teraz chodzę do Boga, ja jestem z Nim cały czas i kiedy znajduję czas na modlitwę, ja nie ograniczam, nie mówię tyle, tyle. Tyle, ile pójdzie, tyle będę z Nim. Ale teraz dla mnie modlitwa stała się nagrodą. Kiedy żyłem pod prawem, kiedy żyłem na Synaju, modlitwa była obowiązkiem, a teraz modlitwa stała się nagrodą. Czytanie Biblii stało się nagrodą. Otwieram i czytam o Jezusie. On do mnie mówi z Pisma i Jezus do mnie... Jezus mi się objawia w Piśmie. To jest nagroda. Relacja na Syjonie stała się nagrodą, stała się celebracją. Będziemy celebrować za chwilę. Będziemy chwalić za chwilę. Będziemy celebrować. I zobaczcie, co dalej stało się. Otóż Ananiasz i Safira ogólnie umarli. Piąty werset, zobaczcie. Ananiasz, zaś słysząc to słowo, upadł i wyzionął ducha. Prawo zabija łaskę. I wielki strach ogarniał wszystkich, którzy go słyszeli. Kto zabił Jezusa? Kto zabił łaskę? Prawo, religię. Oni tak nie mogli, oni tak nie cierpieli, co Jezus robi. Zwłaszcza, dlaczego Jezus wszystko robił w sobotę? Dlatego, że sobota była znakiem szczególnym, mówi druga Mojżeszowa, że sobota jest znakiem szczególnym prawa. Jezus wiedział, że sobota jest szczególnym znakiem prawa, dlatego właśnie w sobotę uzdrawiał. Taki cud. Oni się wkurzali. Zasadzali się na Niego. On kolejną sobotę znów. Pytanie, Jezu, nie mogłeś być bardziej jakby taki bardziej politycznie poprawny? Nie, no jakoś nie mogę. No naprawdę, ludzie, no bij mnie, nie wiem, no nie mogę, nie potrafię. Otóż Ananiasz wywionął ducha, gdzie jesteśmy? Szósty werset teraz. Młodzi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
I teraz młodsi, to jest bardzo symboliczne, młodość przyjmuje nowe objawienie. Młodość wynosi miks, dziwaczny miks protestantyzmu, który polega na miksie łaski i prawa, wynosi to z kościoła i pozostawia tylko górę Syjon, z której płynie celebracja, radość i szczęście. Bo Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. I 8 i 7 werset opowie, około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało, odezwał się do niej Piotr i tak dalej, i tak dalej. I się skończyło tym, że ona też upadła. I 10 werset, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, czyli oni w tym momencie pogrzebali pierwszego, wrócili, że już mogą odpocząć, a nie, chce znów wynosić. Wiesz, nieraz musisz ze swojego życia coś wynieść, żeby z łatwością przeprowadzić się z Synaju na Syjon. Coś trzeba wykopać z siebie. Jakiś stary zakwas, jakąś starą, nie wiem, teologię, stare przyzwyczajenie, coś trzeba powiedzieć, Boże, koniec, ja już, ja nie chcę, ja chcę na zasadzie, Jezus, tylko Ciebie chcę. Tylko Ciebie chcę. Jezu, ja tylko Ciebie chcę. Ja sobie nawet taki wierszyk ułożyłem. Przeczytać wam? Znaczy fraszkę. Przeczytać? Uwaga. Jezus plus dodatki powoduje niedostatki. Dajcie Bogu chwałę. Szymborską nie jestem, ale się staram. I na koniec Psalm 132 werset 13-16. Czytajcie w domu Biblię, poznawajcie Jezusa. Amen. 132, 13-16 werset od 13. Albowiem Pan wybrał Syjon. Co wybrał Pan? Syjon. Co wybrał Pan? Syjon. On się przeniósł z Synaju na Syjon. Chcesz go szukać tutaj przez swoje własne starania, nie znajdziesz. On się przeprowadził. Go tutaj nie ma. Panie, gdzie jesteś? A, tutaj jesteś. Tylko jakoś takie mam przyzwyczajenie, nawet nie wiem, co zrobić. Chciałbym do Ciebie, ale tu jest moje miejsce. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na ze swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Zasoby jego hojne pobłogosławię. Ubogich jego nakarmię chlebem i kapłanów jego przyjdzie zbawieniem, a jego wierni wielce radować się będą. A teraz razem przeczytajmy. Z wiarą. 3-4. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Tu zamieszkam, bo podobałem je sobie. Zasoby jego hojne pobłogosławię. Ubogich jego nakarmię chlebem i kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, a jego wiernie wielce radować się będą! A czemu nie krzyknęliście będą na koniec? Krzyknijmy będą. 3-4. Będą! Bardzo dobrze. Jestem z was dumny. Psalm 125, werset 1. Jesteście bardzo fajnym kościołem, z was jestem dumny, że wciąż tu chodzicie. Werset 1. Pieśń pielgrzymek. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon. Teraz pytanie, jak być tą górą Syjon? Zacznij ufać Jezusowi, a nie swoim staraniom. Co tam żona ma i córka?
Coś powiedziałaś śmiesznego, powiedz mi. Chcesz być górą Syjon? Ufaj Jezusowi. Jeszcze raz, błogosławiony każdy, który się... przepraszam. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Bóg cię zaopatruje na Syjonie. Bóg cię kocha. Bóg cię błogosławi. Tylko musisz zrobić taką sztuczkę. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Może być trudne, ale się udało. Dajcie Bogu chwałę. Bogu chwała! Alleluja! Więc za chwilę wszyscy wstaniemy na krzesła w rozkroku. Lucyna, nie musisz, a reszta musi. I na 3-4 zrobimy op, ale nie, żartuję, nie będziemy tak robić, chyba że ktoś bardzo chce. Fajny pomysł. Chciałbyś, Bobo? Wszyscy razem? Nie, później jak ktoś teraz jest pierwszy raz w naszym kościele, powie, co to za oszołomy. Pastor to jeszcze pół biedy, to jest jakby błazen, ale reszta, mam nadzieję, że są normalnymi ludźmi. Błazenada to tylko tam, na platformie, na scenie. O, chwała Ci Jezu, dziękuję, że udało się mi powiedzieć to kazanie, amen. Myślałem, że nie uda się, że nie będę umiał to przekazać, ale chyba to było realne, to było tak? To docierało? Piotrek, chcesz coś dodać? A nie ma czasu, bo tak nie możemy nic dodać, ponieważ Jezus plus dodatki powoduje niedostatki. Możecie wyświetlić ten tekścik gdzieś tam, żebyśmy nauczyli się ten wiersz na pamięć. Amen. I ja mogę poprosić grupę uwielbienia i zaśpiewać coś o Syjonie, że my przeprowadzamy się na Syjon. Czy jesteśmy? Nie musimy się przeprowadzać. Ja to już jestem na Syjonie. Góry zabieram. Góry zabrał. Piotr zabrał góry. No, Syjon mógłbyś zostawić, człowieku. Mógłbyś zostawić. Nie, on porządek musi być, wszystko zabrał, zwiał. Raz.